Hej, 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 moi drodzy, witam jak zwykle niezwykle serdecznie, tu znowu ja, Orention, i gramy dalej. Fallout. Jesteśmy w Hub. Hub jest uważany jako największe miasto na pustkowiu. Znajdują się tu trzy największe gildie handlowe, gildie karawaniarskie, ale o nich dowiemy się nieco więcej później. A najpierw tutaj zobaczcie, jakie to ruchliwe miejsce. Wyjeżdżają, wracają karawany i w ogóle pasą się braminy, w beczce się coś pali. Stoi kto? Funkcjonariusz policji. Tu jest dwóch karawaniarzy, bodajże tak, ci co mają imiona. To jest Luke, a to jest Matt. I Matt najprawdopodobniej ma tego samego stylistę co Ian, więc porozmawiajmy z ciemnoskórym Luke'iem. Luke, wait! Tak? Czy mogę ci służyć pomocą? No możesz, możesz. Co to za miejsce, Luke? To Hub, handlowe centrum pustkowia. No i on nam tu mówi, że jest to największe miasto, jakim wie i tak dalej. I co jeszcze nam mówi? Można tu znaleźć prawie wszystko, czego tylko się chce. Albo można chcieć. Jeżeli się szuka pracy, to ważne. To jest właśnie miejsce, w którym powinno się być. Wydaje się, że prawie, każdy tutaj chce kogoś wynająć do czegoś, obojętnie legalnego czy nie. Dobra, zapytajmy go o to, czego szukamy, nie? Co jest dla nas, rzekłbym, najważniejsze, priorytetowe, czyli hydroprocesor. Hydroprocesor? Kurczę, to mnie zagięło. Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Spróbuj w sklepie mydło i powidło w śródmieściu. Może tam będą ci w stanie pomóc. Co tu robią te wszystkie wozy? To wozy karawanowe. No i to chyba jasne, nie? To pytanie takie lekko tendencyjne. Wozimy towary do prawie wszystkich zakątków. Złomowa, Cytadeli, Bractwa. No, cienistych piasków, to znamy. Właśnie wróciliśmy z długiej wyprawy. Ta grupa po drugiej stronie drogi przygotowuje się do wymarszu. Czym handlujecie? Mnóstwem rzeczy. Wodą też. Mnóstwem wody. Woda jest chyba najbardziej deficytowym towarem na pustkowiu. No tak, my coś o tym wiemy. Dokąd powinno się pójść, by znaleźć pracę? Zagajmy. Tu w Hub możesz spytać o nią prawie każdego. Albo zobacz sobie którąś z tablic z ogłoszeniami o pracy. Jest tutaj więcej pracy niż ludzi, twierdzi Luke. No dobra. Na razie, Luke. Co tu jeszcze mamy? Ja może podświetlę. Zobaczymy, gdzie warto iść. Tu są jakieś dwa pojemniki. Dobra, no to chodźmy, zobaczmy. A tu jest policjant. Naszą misją jest prewencja i nadzór. Tak. Najwyższą formą zaufania jest kontrola. Jak twierdzili niektórzy. Co to jest? To jest Dan. Dan. Cześć, szanowny przybyszu, witaj w Hubie. Pozwól, że się przedstawię. Zwał mnie Dan. Człowiek od braminów. Prowadzę stale interesy ze wszystkimi tutejszymi kupcami, oferując moje skromne usługi za naprawdę niziutką cenę. Co zatem mogę zrobić dla ciebie? O, jakie konkretnie usługi oferujesz, Dan? O, zajmuję się konserwacją prawie wszystkich wozów karawanowych i braminów w tych stronach. Gdy tylko ktoś potrzebuje czegokolwiek do swojej karawany, rozmawia właśnie ze mną. Do diabła, jestem wyłącznym dostawcą całej Wielkiej Trójki. No właśnie, tutaj się dowiemy, cóż to za Wielka Trójka, o której mówi Dan. Chyba pierdzielisz, synu. Całe życie siedziałeś zamknięty w jaskini, czy co? Wielka Trójka to trzy największe grupy kupieckie na świecie. No okej, może nie na świecie. Ale to pewne jak diabli, że swoim zasięgiem pokrywają dużą jego część. Gdzieś tak
dokąd można sięgnąć wzrokiem. Sam pierdzielisz, braminowy po paprańcu. Zdawał mi się, że mówisz o czymś innym. Jak można się przyłączyć do karawany? A nie powiesz nam o ten sam pierdzielisz po paprańcu. Braminowy po papraniec? Czy to ma być próba obrażenia mnie? Na twoim miejscu, przybyszu, byłbym trochę grzeczniejszy. Dla napotkanych ludzi w zasadzie guzik nie obchodzisz, ale to miasto jest pełne wszelkiej maści zabijaków, którzy bez wahania poderżną ci gardło, jak krzywo na nich spojrzysz. Dobra, już nie będziemy go tutaj obrażać, już się boję, to na razie. Zobaczmy, co ma w biurku lepiej. Nic nie ma, kurczę. No co ty, Dan? Nic nie masz w tym biurku? A tu ma biblioteczkę. A w biblioteczce co ma? Też nic nie ma. A żona co ma? Przykro mi, musisz porozmawiać z moim mężem. A tu jest łóżko. Bardzo ładne, podwójne. No dobra, dobra. Chodźmy stąd, zobaczmy po drugiej stronie drogi, co też słychać. Tu nic nie ma, to nie ma sensu tam iść. Tu jest jakiś koleś, o ile dobrze pamiętam, w tym budynku, ale tu jest jeszcze jedna osoba, która może nam coś powiedzieć ważnego. Witaj, zastępca szeryfa Tony Fry, do twoich usług. Co to za miejsce? Ach, przybyszu, witaj w hubie, znajdujesz się w największym mieście na wybrzeżu. Cholera, z tego co wiemy, może i największym mieście na świecie. Myślałem, że należysz do karawany, czy to jedna z nich cię tu sprowadziła, nie? To zadziwiające. Na pustkowiu jest teraz całkiem groźnie. Szczególnie w związku z zaginionymi karawanami, moi drodzy. Zaginionymi karawanami. Jest ciekawy quest. Ale tu jest bezpiecznie. Tylko trzymaj się z dala od sokoła maltańskiego. Kafar i jego załoga to banda łobuzu. O. Dobra, zastanowimy się, czy też się tutaj wdać w interesy z Kafarem. Kim jest Kafar? To właściciel Sokoła Maltańskiego przy targu. Ale ja bym tam na twoim miejscu z nim się nie zadawał. Jeśli nie chcesz wpaść w kłopoty, to morderczy bydlak. Lecz szeryf nie pozwala mi go aresztować bez dowodu. Właśnie, a o co chodzi z tymi zaginionymi karawanami? To prawdziwa tragedia. Niektóre karawany znikają na pustkowiu. Bacz, szeryf wszędobylskich handlowców, to jest jedna z gildii, dla tych co nie znają. Jedna z gili karawanowo-handlowych oferuje nagrodę. Bacz oferuje nagrodę za informację, czy coś podobnego. Sprawdź na targu, jeśli cię to interesuje. Zapytamy o hydroprocesor. Procesor w mojej krypcie uległ awarii i kolejny jest nam niezwłocznie potrzebny. Hydroprocesor? No cóż, nigdy o czymś takim nie słyszałem. Jeśli jednak ma to coś wspólnego z wodą, to porozmawiaj z kupcami wodnymi, moi drodzy. To jest druga gildia. Ich centrala znajduje się na południe za obszarem Śródmieścia. Tak, bardzo daleko zresztą. Dobra, i jeszcze... Gdzie mogę zarobić jakieś pieniądze? Cóż, na targu, parę kilometrów na południe stąd, znajdują się tam dwie z wielkich kampanii. Trzecia jest dalej, czyli kupcy wodni są dalej, a przy targu znajdują się ci Fargo Traders, czyli wszędobylscy handlowcy i Crimson Caravan, czyli karmazynowa karawana. Ale on nam tu nie powiedział, nie? Znajdują się... Tak, powiedział o wszędobylskich handlowcach. Wszędobylscy handlowcy będą po tej stronie kraju. Crimson Caravan będzie po lewej. A jeszcze zapytajmy o to może. O szpital. O, przepraszam, nie zauważyłem. Dzieci prowadzą szpital obok siedziby kupców wodnych. Ale to nie są dzieci w sensie młodzi ludzie, mali ludzie, tylko to są dzieci katedry, wyznawcy takiego atomowego kultu. Przedłużeniem jest tam spowiednik Cromwell w Falloutie 3. Ci, którzy znają Fallouta 3, a nie znają genezy tych wyznawców dzieci atomu, czy tak jakoś tak. To są właśnie
te dzieci, dzieci Atomu. Idź na południe przez targ, to zobaczysz go zaraz na północny zachód od kupców wody. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. No ja też mam taką nadzieję. Bywaj. Tutaj będzie jeszcze koleś. To ja nie pamiętam. Aha! Nie, to nie tutaj będzie koleś, przepraszam. Koleś będzie tutaj. Jego też warto zapytać o coś. Jego warto zapytać, moi drodzy. On się nazywa Günther. Bodajże. Czy mógłbyś opowiedzieć mi nieco o hubie? O, tutaj. Gdzie bo to już nam niepotrzebne. On będzie mówił podobne rzeczy. Zapytamy go najpierw o to. Gdzie mogę tu znaleźć jakąś broń i amunicję? Cóż, większość mojego sprzętu kupuję w Beth. W sklepie z bronią ma całkowicie niezły wybór. Ale zapytajmy o to, co zrobić, jeśli szuka się czegoś nieco bardziej egzotycznego? Słyszałem, że na Starym Mieście jest jakiś facet, który handluje zabawkami o trochę większym kopie. Dobra, jeszcze jedno pytanie. Kto tu stanowi prawo? Cóż, po drodze tutaj prawdopodobnie obejrzał cię sobie zastępca Fry, albo my jego sobie obejrzeliśmy. Ale porozmawialiśmy z nim nieco. Jego szefem jest szeryf Greeny, którego zwykle można znaleźć na posterunku policji. Dobra, dzięki. Słuchaj, bo tu masz biblioteczkę. Ja bym chciał rzucić okiem. Kurde, Günther, tak? On? Tak. Albo Gunther. Jakoś tak. Jeszcze tu chyba coś jest. No, zobacz. Tak, moi drodzy, w Falloutach trzeba wszędzie zaglądać. Kurde, Gunther, nic nie masz. No to idziemy dalej, idziemy do Śródmieścia, bo tu będzie już, wydaje mi się, Śródmieście. Mapę, please. Tak, Śródmieście. Great. No tak, bo przecież jest, tutaj mamy szyld. Karmazynowa karawana. Teraz tu mamy drugi szyld. Fargo Traders, widać nawet, nie? Wszędobylscy handlowcy. Tutaj mamy taki fajny sklep. Wielobranżowy. Tu mamy Sokoła Malpańskiego. Tutaj mamy takie pożyczkowe biuro. No, przyjazne towarzystwo pożyczkowe. Fajnie. I tu jest jeden niemilec, ale to później. Tu jest sklep z bronią Beth. No i co jeszcze tu jest? A, tu jest posterunek policji. Na szyldzie brzmi policja. Napis. Napis brzmi? A to ciekawe. Myślałem, że głos brzmi. No ale trudno, może i napis zabrzmieć też, nie? Od czego by tu zacząć, kurczę? Tak se myślę, że pójdziemy pogadać z Buczem. Ej, no co jest? Ruchy, 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 gościu. Dawaj, dawaj. Co jest z tobą? Dawaj tu. Nie możesz się zdecydować, czy otworzyć drzwi. Wszędobylscy handlowcy kierowani przez Bacha Harrisa. On... Jene jest jej by tej strejpej, jeśli łapiesz. Łapie, łapie, no. Sobie obejrzyjmy, tak patrzymy. Nic nie ma. Tu karawaniarz jest. Ale tu jest Rutger. Witam u wszędobylskich handlowców, czy mogę panu? Przewozicie wodę? No cóż, możemy przewozić wodę, ale to cię będzie kosztowało. Ile potrzebujesz i dokąd? Potrzebuję tyle, żeby zaopatrzyć kryptę. To na północ stąd, za złomowem w górach. Całą kryptę? Pogięło cię? Nie mamy dostępu do takich ilości wody. Nie wspominając o tym, że jakoś mi się nie uśmiecha wycieczka w góry. Dość już mamy zaginionych karawan. O, jest dobrze, jest dobrze. Nie? A jest ktoś, kto da radę? O, przepraszam, nie jesteś stąd. Kupcy wodni mają w ręku całą wodę, jaka tylko jest w tym mieście. Nawet bym nie marnował czasu na negocjacje z nimi, to stado sępów. No, dobra, dzięki. No, zapytajmy go jeszcze o pracę.
Tak, i pogadaj z Baczem albo Buczem, jak wolicie. Bo Bacz, nie? To jest Bacz Harris. Bucz Harris, Bacz Harris. Ale poczekaj jeszcze, może... Bacz, poczekaj, a ja ci prześwietlę twoje te... Kurde, ale żeście się ustawili, nie mogę do Bucza podejść. Ja trochę zmieniłem rozdzielczość. Zresztą przy tamtej też chyba nie byłoby dobrze widać, jak ktoś tam z daleka czy na telewizorze ogląda. Więc pozwolimy Buczowi wyrazić jego kwestię, a później ja ją po prostu przeczytam dla tych, którzy tam oglądają z daleka, nie? Czego chcesz? Pyta Bucz. Zadam ci kilka pytań. Time is money, chit-chat is not money. You hear about the job or what? Tak, dla tych oczywiście, którzy nie znają języka angielskiego. Czas to pieniądz, pogoduszka to nie pieniądz. Jesteś tu za robotą czy co? Mówi Butch. Jaką robotą? Pyta Twitch. Well, some caravans have been disappearing on us lately. Damn if anyone can figure out what happened to them. No więc, parę karawan ostatnio nam zniknęło. Pierdziele, jeśli ktoś jest w stanie wykombinować, co się z nimi stało. Co mam zatem zrobić? Simple. Find out who's doing it and tell me. Or take him out. Makes no damn difference to me. Just get that job done. Jak mrugnął, jak podniósł brew. To proste. Dowiedz się, kto to robi i powiedz mi o tym, albo załatw ich. Nie czyni mi to pierdzielonej różnicy. Tylko wykonaj tę robotę. Jakieś wskazówki, kto to może robić? Pyta Twitch. Well, there's, something, but I never listened to those rumors. Kurde, śmieszne jest tego podnoszenie brwi. Zmieszał się trochę Butch. Cóż, jest coś, ale ja nigdy nie słucham takich plotek. Za to ja tak, mówi Twitch. O co chodzi? You really wanna hear it, huh? Well, some say it's the Death Claw, but I don't know nothing about that. No teraz podniósł drugą brew. Ty naprawdę chcesz to usłyszeć, tak? No niektórzy mówią, że to szpon śmierci, ale ja nic o tym nie wiem. Jak dowiedzieć się czegoś o tym szponie śmierci? Go talk to Beth, she knows more about that crap. No, jak dowiedzieć? Idź pogadać z Beth, ona wie więcej o tym łajnie. On powiedział crap, to tym... może być. O tym gównie, nie? Lepiej. Potrzebuję nieco więcej informacji, mówi Twitch. Opowiedz mi o sobie. A czemu o to pytasz? Czysta ciekawość, mówi Twitch. Yeah, well, I don't like going around talking about my personal life and such. No cóż, ja nie lubię rozmawiać o moim życiu osobistym i podobnych rzeczach. No nie bądź taki, proszę. Well, I've run the Fargo Traders for about 5 years. Before that I was in Addictum. Before that, near the Glow. O, był w Addictum i koło Blasku. Cóż, prowadzę wszędobylskich handlowców od mniej więcej 5 lat. Wcześniej byłem w Addictum, jeszcze wcześniej koło Blasku. O, co tu jest jeszcze w okolicy poza hubem? Well, you got the Junktown to the north and the Brotherhood of Steel to the northwest and of course the Boneyard to the south. No i pięknie, opowiedział nam o tym. Prawdopodobnie teraz nam to się odblokuje na mapie. Coś jeszcze. Necropolis is east, but I wouldn't spit there if it came out gold, if you get my drift. Those ghouls will eat a man's face faster than an old lady shopping at bargain day. Cóż, Necropolis jest na wschodzie, ale nie poszedłbym tam pluć, nawet gdyby moja ślina miała się przez to zamienić w złoto. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Tamtejsze gule zeżrą człowiekowi twarz szybciej niż babcia robi zakupy na wyprzedaży. Brzmi wesoło. Maybe for you. If you like that, then the glow's down south. It's a radioactive pit.
Może dla ciebie, jeśli lubisz takie klimaty. To blask jest kawał drogi na południe. To radioaktywna jama. Tak, wszystkie te lokacje, które wymienił Butch, Batch, poznamy, mój drogi. Słyszałeś jakieś ciekawe plotki? No nie bądź taki, musi istnieć coś, co mogę wykorzystać. Okej, dzięki. Powie to samo, nie? Powie to samo, co mówił wcześniej o Deathclaw. Deathclaw, czyli o szponie śmierci. Dobra, sklep BF jest tutaj, ale później pójdziemy do BF. Najpierw skoczmy sobie tu. Tu jest biblioteka, moi drodzy. A w bibliotece możemy porozmawiać z bibliotekarką. Zobaczmy, co tu jest. Oczywiście nic, kurde. Co w tym hubie nic nie mają? Jakby takie wielkie miasto i wielki guzik tu jest. Nic nie można sobie pożyczyć. Do tak zwanego krótkotrwałego użytkowania. A to jest pani Stapleton, która jest bibliotekarką. Witaj w bibliotece. Chyba cię wcześniej nie widziałam. Jaka wiedza cię interesuje? Szukam hydroprocesora. W trakcie swoich studiów natknęłam się na kilka wzmianek o czymś takim. Posiadam nawet holodysk, który zawiera pewną ilość informacji mogących się okazać przydatnymi. Trochę głupie pytanie, nie? Bo Twitch powinien wiedzieć, co to jest holodysk. No, tak czy inaczej, wylazł skrypty, nie? Dasz mi go? W obecnych czasach trudno zdobyć informacje. Będę ci musiała policzyć 750 kapsli hubu. Hub bucks to są bardziej dolary. Ale mniejsza z tym. Takie tłumaczenie. Strasznie stary ten holodysk, zużyty. Dam ci za niego 500. Kurde, nie mogę go sprzedać taniej. Wróć, gdy zbierzesz pełną kwotę. A w ogóle to ile ja mam? 4 kafle, dobra. 4700. Dobra, pani Stapleton. O, szukam hydro. Dasz mi go. Ach, ha, ha, ha. Teraz się udało. Masz rację. W tym wypadku mogę się zgodzić na 500. Pani Stapleton bierze pieniądze. Tak jak już mówiłam, musisz użyć tego przedmiotu, a potem dostęp do informacji uzyskasz dzięki Pip-Boyowi. Pani Stapleton wręcza ci dysk. Great. Thank you. Miss Stapleton. Gdzie to jest? Tutaj. Użyjemy tego. I co też się stało? To taśma zawierająca dane o lokalizacji krypt. Pip-Boy wyświetla. Czytywanie danych z taśmy. Zyskujesz 100 punktów doświadczenia. Super. I tu... O, przepraszam. Niech to będzie na środku. Tu pani Stapleton jest. Pip-Boy. Status. Dane. Przew po kryptach. Wersja 34.129. Przew po kryptach. 1 na 2. Przewodnik po kryptach zachód. Wersja 34.129. Wydanie C. Witamy w najnowszej edycji przewodnika po kryptach. Zachodnich Stanów Zjednoczonych. Mamy nadzieję, iż ci się on spodoba i prosimy, abyś pamiętał, a że krypty nie są tylko dla zamożnych, lecz dla każdego. Kurde, dziwne. Mam nadzieję, że iż ci się on spodoba. Mamy nadzieję, że ci się spodoba. Po co to iż? No dobra, mniejsza z tym. Nas będzie interesowała, bo tutaj mamy kryptę 15, gdzie już byliśmy. Jest opuszczona. Krypta 13 to jest nasza krypta w górskiej okolicy na północny zachód od krypty 12. Północny zachód od krypty 12, czyli na jakby tutaj była krypta 13, to znowu na południowy wschód będzie krypta 12.
Pod nową, rozrastającą się metropolią Baker leży technologiczna wspaniałość Krypty 12. Wybudowana z myślą o wszelkich wygodach potencjalnych mieszkańców, Krypta 12 otrzymała nagrodę hermetycznego kombinezonu. Zapewni swoim mieszkańcom niedościgłą ochronę. Podobnie jak wszystkie inne, Krypta 12 została wyposażona w najnowszą odmianę schronowego systemu uzdatniania wody. Ów system, zdolny nawet do przetworzenia nieczystości znajdujących się w kanałach ściekowych Baker. To też jest ważne, kanały ściekowe. Nie? Jest dla tych, co nie znają gry, ale to poznamy później to wszystko, dlaczego tak tu jest napisane. Jest w stanie dostarczyć codziennie ponad 60 tysięcy litrów krystalicznie czystej, odświeżającej wody pitnej. No i dobra, ja nie wiem, czy to warto to czytać. Jak chcecie, to sobie zatrzymajcie i przeczytajcie. Tu jeszcze chwilę, o. No i dobra, no i wiemy, że tutaj na zachodzie, w zachodniej części Stanów Zjednoczonych były trzy jakby takie krypty tu opisane w przewodniku po kryptach, wersja 34129. I my wiemy, że nasza krypta ma popsuty. 15 krypta jest opuszczona i zasypana, częściowo zasypana, więc musimy znaleźć tę, która znajduje się pod metropolią Baker. Proszę bardzo, wystarczyło przeczytać przeczytać holodysk, informacje na nim zawarte przeczytać. Dobra, chodźmy może do BFO. Tylko tak, wydaje mi się, że zabawa w pogromce szpona śmierci na tą chwilę jest dla nas zbyt wymagająca, rzekłbym, bo tutaj nie wiem, Twitch jako taką na tą chwilę jeszcze nie potrafi się posługiwać jakąś potężniejszą bronią ze względu na swoją marną siłę, no ale przynajmniej może byśmy spróbowali wyposażyć naszych tych dwóch padalców w coś lepszego, nie? Ale to później. Na razie zostawmy to. Zobaczcie, pamiętacie doktora Kostuchę ze Złomowa i komu dostarczał części ciała do jedzenia, jak mówił Karzeł? Właśnie temu przebrzydłemu typowi. Właściciela i iguan Boba, nie? Czyli te iguany Boba tak naprawdę to są ludzkie części ciała do spożycia, nie? To jest ciekawa sprawa, bo zobaczcie, możemy zrobić to tak, ja może zapiszę, teraz nie pamiętam, dobra, F6. Możemy zrobić to tak, bo to jest taki, kurde, niedokończony, ta gra to jest w wielu miejscach niedokończona, nie? Cześć, witaj w iguanach Boba, restauracji familijnej, czy mogę przyjąć twoje zamówienie? Porozmawiajmy o doktorku Kostusze i niektórych z twoich sekretnych składników. O czym ty mówisz? Chodzi o sekretne składniki, jak świeże muszą być zwłoki, żeby nie pozostawiały gorzkiego posmaku. Używasz mutantów, ludzi czy mieszanki? Nie tak głośno, nie musisz o tym rozpowiadać po całym hubie. I teraz... Wiesz, posterunek policji jest zaraz po drugiej stronie ulicy. Naprawdę muszę odbyć małą przechadzkę. Czekaj no, musimy znaleźć jakiś sposób, by osiągnąć wzajemne zrozumienie. Świetnie. Co z tego będzie dla mnie? No i mamy dosyć niską charyzmę, nie? Niską charyzmę, ale spróbujmy 100 kapsli co 5 dni. Możesz się wsadzić, nigdy się cię nie spłacę, spływaj. I teraz tak. Mamy coś takiego, że to jest posterunek policji, na którym znajduje się szeryf Greeny. To jest szeryf Greeny, Justin zresztą. Witam pana, nazywam się Justin Greeny. Jestem szeryfem tego wspaniałego miasta. Czy mogę coś dla ciebie zrobić? Tego wspaniałego dnia, kurde, wszystko wspaniałe. Nawet jedno pod drugim. Chcę zgłosić przestępstwo. No wydość to z siebie. No i proszę.
Nie, przepraszam, wybacz, nie mogę ci niczego powiedzieć, oznaczają dla mnie pełną śmierć. Nie możemy powiedzieć o iguanach Boba. Ja wiem, że to jest... jak gdyby to zgłoszenie przestępstwa dotyczy innego questa, bo tam działa, ale tutaj nie działa, nie? A mogłoby działać w związku z iguanami Boba, nie? A nie działa. Wczytamy sobie to. Spróbujmy niższą cenę. Przelećmy te opcje. Doktorku Kostusze, sekretne składniczki. Oj, halo, o co chodzi? O co chodzi? Bob? Dobra, to spróbujmy innej. Pierwszorzędna potrawka jest robiona z ludzi, nie tak głośno. Dobra, jest. Nie musisz o tym rozpowiadać przy całym hubie. Potrafię głośniej, ale potrafię też zamknąć ją tani. Hałas jest tani, cisza jest kosztowna. W porządku, ile? Weźmy najniższą... Przepraszam was. W związku z naszą marną charyzmą weźmy 50. Kurde, możesz se wsadzić, o ty fiucie. A, masz nerwy jak postronki, skoro pokazujesz tu swoją mordę. Spływaj. No i nie wiem, co teraz... Dobra, czytajmy jeszcze raz. Spróbujmy innej opcji. Znaczy, spróbujmy jeszcze raz. Możesz ty... Ale się na mnie ta gra uparła, no. Tak się na mnie uparła teraz. Co jest? Losuj dobrze teraz. Wylosuj ładnie. Z szeryfem. Nie rób tego. W porządku. Używam nieco budzących wątpliwości ochłapów. A nie jest tak, popełniam... No, no, martwy, nieprawdaż? Chcę działkę. Może jest, może nie jest. Nie obchodzi mnie to. Chcę działkę. Jeszcze raz. Świetnie, haha, no to sztama, 50 kapsli płatnych co każde 5 dni. Pewnie zobaczymy się za 5, tak. Będziemy szantażować Boba. A co? Kurde, to jest, wiecie, jak nie my ich, to oni nas. Jak, no musimy sobie umieć poradzić na tych pustkowiach, nie? Tu jest też fajny quest związany z tym Irwinem, ale pójdźmy jeszcze... do kupców wodnych, bo chcę wam... Znaczy, tu są dzieci katedry. Tutaj ten szpital ich jest. Później tam zajdziemy i tu jest szyld Water Merchants. Szyld kupców wodnych chubijskiej spółki handlowej. Proszę. O, tu chodzi krowa. I tutaj stoi koleś. Przewodnik karawany. Jeśli szukasz pracy przy jednej z naszych karawan, to zwróć się do mistrza. Dobra, zwrócę się do mistrza kupieckiego. Ale zanim się zwrócę do mistrza, to wiecie, nie? Co zrobię? Oblukam wszystkie regaliki, na których, kurde, oczywiście nic nie ma. Z jakiegoś to powodu. Tu jest mistrz kupiecki, jak widzicie, w okienku na dole. Nie obchodzi mnie, co mówię. Potrzebujemy nowych części. Ach tak, przepraszam, w czym mogę pomóc? Masz może hydroprocesor? Hydroprocesor? Jeden z tych układów do oczyszczania wody dla krypt. To jest pierwsza osoba, która cokolwiek wie, nie? O tym hydroprocesorze. Jestem pewna, że mogę to powiedzieć w imieniu wszystkich mieszkańców. Tutaj nie znajdziesz niczego takiego. Bez odpowiedniego wyposażenia taki układ jest bezużyteczny. Tylko jakaś krypta, albo może nekropolis może mieć coś takiego. Dlaczego pytasz? Nekropolis? Po co im coś takiego? No cóż, tak naprawdę to tylko zgaduję. Kiedyś chcieliśmy ustanowić regularny szlak do nekropolis, ale powiedzieli, że nie chcą z nami handlować. W dzisiejszych czasach nikt przy zdrowych zmysłach
nie rezygnuje z dostaw wody, chyba że ma w niej do niej stały dostęp. Jest bardzo ważna informacja. Zakładam, że mają własną oczyszczalnię, bo inaczej poumieraliby. Już dawno temu. Więc jak chcesz, żebyśmy wyruszyli do twojej krypty? No i właśnie. Ile mnie to będzie kosztować? To dość daleko. Na pierwszą karawanę wystarczy 2000. W krypcie na pewno mają mnóstwo rzeczy na opłacenie kolejnych. Jednak przy naszych obecnych rezerwach będziemy w stanie zasilać twoją kryptę przez jakieś 100 dni. Czyli, moi drodzy, możemy tutaj u kupców wodnych przedłużyć sobie o 100 dni, nie? Nie mam tyle pieniędzy, wrócę. O, tutaj. Możemy sobie tutaj dodać 100 dni, jakbyśmy nie mogli znaleźć water chipa. Dobra. W razie nie będziemy pytać o pracę. Wiemy już w razie W, co zrobić, żeby sobie przedłużyć trochę czas, żeby wysłać karawany z wodą do krypty. Na pewno się ucieszą. Nic tu, kurde, nie ma. No patrzcie. No i cóż, co tu jeszcze możemy tak teraz zrobić? Możemy tu wejść i poobczajać na razie regaliki. Ja pierniczę, jak nic, naprawdę nic się tutaj dla nas nie znajdzie. Teraz wrócimy do BF, nie denerwujcie się, nie irytujcie się, bardzo proszę. No nic nie ma. Jeszcze tak na zakończenie tego odcinka wrócimy do BF. I zagajmy o tego szpona śmierci. Deathclaw. Tędy. Tu mamy tablicę, później sobie popatrzymy. Ja się nigdzie nie będę spieszył. Do końca życia będę nagrywał tego Fallout. Znaczy te wszystkie cztery. To sklep z bronią, prowadzi go BF. Jest dobra, jeśli chodzi o spluwy. Ale lepsza, jeśli chodzi o plotki. Witaj ponownie. A dlaczego ponownie? Już z tobą rozmawiałem? Nie pamiętam. A może gdzieś jak próbowałem nagrywać, moi drodzy. Poszedłem zobaczyć, jak się przechwytują dialogi. Bo to tak jakby gra zwalnia, nie? I czasami ja zmieniłem program do przechwytywania. Chciałem zobaczyć, jak się dialogi... Chyba, nie wiem, ale nie wiem, dlaczego ponownie. Nie pamiętam, żebym z nią gadał. Miło mi cię widzieć, jak mogłem ci pomóc z opieką pięknego dnia. Nie było cię tu tylko przez chwilę. Już za mną tęsknisz. Mogę zadać ci parę pytań. Co wiesz o szponie śmierci? Myślę, że to on porywa karawany. Może za to też odpowiadać Bractwo Stali. Dziwna z nich paczka. Niektórzy uważają, że to kupcy wodni, ale się mylą. Dlaczego nie podejrzewasz, że to kupcy wodni? Ponieważ, jak mówiłem wszystkim, im też zniknęło kilka karawan. Nie ma porównania z tym, co się przytrafia wszędobylskim handlowcom, ale ich to też dotyka. No, czekaj, a co tu jeszcze? Mogą kłamać, albo może to być częścią ich planu, żeby odwrócić od nich podejrzenia. Kurde, jakie spiskowe teorie dziejów. Kolejne pytanie, już nie będziemy tu drążyć. A dlaczego sądzisz, że to bractwo? Co, nie wiesz? Bev zaczyna mówić szeptem. Słyszałam, że oni składają ofiary z ludzi i robią wszelkie inne straszne rzeczy. Naprawdę pierwszy raz słyszę. Nigdy nie wiadomo, jak ktoś jest, jak jest w rzeczywistości. Ale nikt nie patrzy mu na ręce. Trzeba uważać na to, z kim się zadajemy. Czy potrzebujesz jeszcze czegoś? Czym dokładnie jest szpon śmierci, mi powiedz. Szpon śmierci to największe zło, jakie powstało z popiołów po wojnie. Niektórzy mówią, że to potężny duch z czasów wojny, który nawiedza pustkowie. To nie duch. Jest tak samo rzeczywisty jak ty i ja. Masz 6 metrów wysokości i zęby tak duże jak twoja ręka. To jakiegoś rodzaju demon, który dotarł tu, aby świat
który dotarł tu, gdy świat obejmowały płomienie. Co wiesz... Czy wiesz coś jeszcze o Szponie? Cóż, znam tego starego mutanta ze Starówki, który nazywa się Harold, moi drodzy. Pierwszy raz poznajemy poczciwego Gula Harolda. On go widział. Jest jedyną osobą, która go zobaczyła i przeżyła. Jedyną osobą, którą go zobaczyła i przeżyła? Wujek Slappy na Starym Mieście czasem o nim mówi, ale on jest po prostu starym, szalonym durniem. No dobra, to wszystko, nie? Na razie to wszystko. Zakończymy tutaj ten odcinek, moi drodzy. Ja sobie pyknę, zapiszę. Nie, tu się zapisuje, tylko tu. I cóż, wrócimy do Fallouta, bo ja chciałem trochę podgonić. I teraz wrócimy do stałego grafika, że tak powiem. W poniedziałki będzie Fallout, we wtorki dwójka, w środę nie wiem co. Później Fallout 3 i Fallout New Vegas. No i cóż, mam nadzieję, że was nie zanudziłem, no nie ma walki, no ale Twitch nie jest stworzony do walki. Będziemy tu próbować wyposażyć, ja może poza nagraniem spróbuję wyposażyć naszych towarzyszy w jakieś bardziej, znaczy w mocniejsze bronie. I wtedy spróbujemy, czy zapolujemy teraz już na tego Szpona Śmierci, czy też nie. A tymczasem, dziękuję, że poświęciliście mi swój cenny czas. Zapraszam na kolejne odcinki, zapraszam do innych gameplayów. A tymczasem do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej, hej.